dziewiąta. Gość poranka. A gościem poranka 7:09 jest eurodeputowana suwerennej Polski Beata Kempa, wiceprezes suwerennej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, pozwoli pani, że zanim o dużej i małej polityce, to o sprawach ważniejszych na początek. Kilka dni temu pan minister Zbigniew Ziobro opublikował na Twitterze wpis, z którego wynikało, że przeszedł 8-godzinną skomplikowaną operację z wycięciem dużej części przełyku, no i że będzie teraz przed nim długi czas rehabilitacji. Czy pani miała już z nim kontakt po tym zabiegu, jak on się czuje? Panie redaktorze, no ja nie jestem upoważniona do podawania informacji, do tego jest upoważniony sam pan minister oczywiście i jego rodzina. Natomiast ja to, co mogę ich państwu przekazać, to przede wszystkim wielkie podziękowania za słowa wsparcia, też i modlitwy, bo takie sygnały tutaj do nas naprawdę w dużej sile docierają do pana ministra, przede wszystkim przekazujemy to, ale i też no, pan minister jest osobą, która bardzo, bardzo walczy, jest bardzo dzielny i mamy my wszyscy wielką nadzieję, że jak najszybciej powróci do nas i będzie działał, ale przede wszystkim powróci do rodziny. No i tego się trzymajmy. Proszę przekazać najlepsze życzenia, kiedy będzie tylko taka okazja. Panie redaktorze, poseł, bardzo dziękuję za troskę i bardzo dziękuję za dobre słowo i na pewno przekażę. Dziękuję ślicznie. Pani poseł, to teraz już polityka. Wczoraj w Europarlamencie głosowanie nad ważną dyrektywą dotyczącą, no można powiedzieć skrótowo, budowy nowych mieszkań, dyrektywy mieszkaniowej. Europarlament przyjął tę dyrektywę. Widziałem, że było gorąco na sali, nawet niektórzy zaczęli gwizdać i pokazywać czerwoną kartkę przy okazji tego głosowania. Co tak naprawdę ta dyrektywa może zmienić w naszym codziennym życiu? No, przede wszystkim to jest dyrektywa, która będzie nas kosztowała gigantyczne pieniądze. Z naszych kieszeni, bo rzecz jasna Unia Europejska nie ma środków, ma problem w tej chwili w ogóle z budżetem, ma potężne zadłużenie, które spłaca, ale nakłada na nas, obywateli Unii Europejskiej, na nas również Polaków przede wszystkim, gigantyczne obciążenie. Ta dyrektywa, która dotyczy tak zwanej efektywności energetycznej budynków, powoduje no, kilka rzeczy, ale takie najbardziej wymierne, które chciałabym podać, to jest to, że do 2040 roku, czyli w zasadzie można powiedzieć, to już jest kilka lat, trzeba wymienić ponad 6 700 000 kotów, czyli piec. Całkiem niedawno przecież uczestniczyliśmy w wymianie kotów gazowych, kotów takich grzewczych na gazowe, prawda? Były całe programy. Teraz okazuje się, że gaz zostanie całkowicie wyeliminowany jako to paliwo, które mogło nam ogrzewać domy. Często te piece, które trzeba będzie wymieniać, są po prostu tanie, w dużej mierze też nowoczesne. No ale Unia nakłada taki obowiązek i ma ono być zastąpione oczywiście ogrzewaniem elektrycznym, panelami słonecznymi, pompami ciepła. No, panie redaktorze, od 2030 roku trzeba będzie budować zeroemisyjne budynki, czyli koszty budowy własnego domku, jakikolwiek by on nie był, drastycznie wzrosną i to jest oczywiste. I te wymogi, już dzisiaj świadectwo energetyczne, które trzeba taki papierek załatwić, żeby na przykład sprzedać swoją nieruchomość, To też jest wydatek rzędu kilkuset złotych. No to są koszty, jeszcze raz koszty. My płacimy za to, co jest w głowach eurokratów, czyli religia klimatu. A przy okazji, i to jest może całe clue, bo za tym szaleństwem kryją się potężne interesy, no to mamy globalny rynek przede wszystkim pomp ciepła, który jest zdominowany przez producentów z Chin i oni zacierają ręce, a w ogóle nie dbają o to, aby dążyć w tak szybkim tempie do zeroemisyjności. Oni produkują 35% takich kotów, USA 25%, a Europa produkuje zaledwie 20%. Więc tak naprawdę przepalamy własne środki, będziemy przepalać własne środki finansowe. Więc każda taka dyrektywa dotycząca Zielonego Ładu to tak naprawdę drenowanie naszych kieszeni. A może pani poseł, jeszcze nie jest tak źle, bo ta dyrektywa budynkowa została oczywiście przyjęta wczoraj przez Europarlament, ale musi ją zaakceptować Rada Europejska. Niedługo mamy wybory do Europarlamentu, to może szefowie rządów skorygują te zapisy? Nie sądzę. Gdyby jeszcze polski rząd
próbował te kwestie w jakikolwiek sposób zastopować, ale my wiemy, że przecież tutaj są zupełnie inne poglądy w tym zakresie, to ja już nie mam żadnych złudzeń co do tego, że eurokraci, którzy mają, tak jak powiedziałam, dość tutaj rozpalone głowy w zakresie religii klimatu, jak gdyby oderwani zupełnie od rzeczywistości, oderwani od tego, co w tej chwili się dzieje, chociażby na ulicach Polski, Niemiec do niedawna, potężne protesty blokujące autostrady, Belgia, Holandia. No w Holandii już Frans Timmermans doznał jasności, co bo to właśnie on jest ojcem tej rewolucji, nawet ją ogłaszał, pamiętacie państwo, w rocznicę zburzenia Bastylii. No on już musiał wrócić z Europarlamentu i ratować swoje własne ugrupowanie, bo dostali złe wyniki w wyborach, bo dlatego, że właśnie partia farmerów, partia, którą założyli rolnicy, osiąga już bardzo dobre wyniki. I mimo właśnie tych protestów rolników, oni nadal równolegle wprowadzają na poziomie Parlamentu Europejskiego, a skoro na poziomie Parlamentu Europejskiego, to znaczy, że grupy polityczne, którym tak naprawdę przewodniczą w dużej mierze przywódcy tych krajów, mają na to przyzwolenie, czyli kompletnie ich nie interesuje los zwykłych ludzi, a w tym przypadku bezpieczeństwo żywnościowe oczywiście jest mocno to zagrożone. Ja trochę, pani poseł, pozwoli pani, poszukam dziury w całym. Może jest tak, że, bo powiedziała pani o religii klimatu, może jest tak, że rzeczywiście trochę ideologii w tym jest i ja nie będę udawał, że nie, ale może jest tak, że rzeczywiście kwestia efektywności energetycznej budynków, rezygnacji z gazu, co pokazują na przykład tak zwane wampiry energetyczne, czyli domy, które absolutnie pochłaniają gigantyczne zasoby ciepła, żeby je ogrzać. W związku z tym też kosztuje to dużo. Może to jednak jest konieczność, by ta transformacja się odbyła i nie ma trochę wyboru między tym, żebyśmy tego uniknęli. Panie redaktorze, ja powiem tak. Oczywiście, że wszyscy chcemy żyć czystym powietrzem, wszyscy chcemy funkcjonować w czystym środowisku, wszyscy chcemy mieć na pewno tańsze ogrzewanie naszych budynków, ale na litość to nie może się odbywać w tak szybkim tempie z dociśnięciem pedału gazu i na nasz koszt. Dlatego, że jeśli nie będzie potężnych programów, a powtarzam, Unia na to do końca nie ma środków, proszę mi je wskazać, ja ich nie widzę w takiej ilości, która by przynajmniej w 1/3, a nawet może 1/2 zrekompensowała tą rewolucję w tym zakresie. Wolnymi krokami, i zresztą już dzisiaj Polacy świetnie sobie radzą, ale nie może Unia zaskakiwać w ten sposób, ocieplając budynki, decydując się na to, wspólnoty mieszkaniowe, czy indywidualni posiadacze budynków, właściciele budynków, tylko że w tej sytuacji, która w tej chwili jest, narzucanie tych norm w tak krótkim czasie, tak drastycznych, będzie powodowało po pierwsze na pewno podwyżkę cen tych wszystkich materiałów, które będą potrzebne, a po drugie, jeszcze raz wrócę do tego gazu, panie redaktorze, proszę zobaczyć, wtedy, kiedy Niemcom opłacało się, a może inaczej, handlowali z Rosjanami gazem, kiedy był Nord Stream 1, Nord Stream 2, porozumienie ponad głowami Polaków w tym zakresie, nagle pojawiły się programy i też takie przymuszanie jak gdyby do tego, aby te piece gazowe ochoczo zakładać. I bardzo dużo Polaków sobie takie piece zainstalowało, korzystając z tych programów. Dzisiaj ci Polacy słyszą, że muszą z tych, te piece znowu wymieniać na panele fotowoltaiczne, na coś, co Unia w sposób instytucjonalny znowu narzuca. No tutaj jakby galopka tych programów i zaspokajanie interesów różnych możnych tego świata zaczyna być po prostu generalnie mówiąc bardzo, bardzo niebezpieczne i poniekąd irytujące. No, w mojej ocenie nie dajmy się, panie redaktorze, po prostu zwariować, bo ta religia klimatu, o której powiedziałam, jest tylko przykrywką dla interesów i to jest tak naprawdę opium dla nas wszystkich, żebyśmy wierzyli, że robią to w naszym interesie, żebyśmy oddychali czystym powietrzem. No do końca tak nie jest, bo za chwilę, zobaczy pan, jestem tego pewna, że przyjdą dyrektywy i różne inne przepisy, które będą mówiły, w jaki sposób mamy utylizować panele fotowoltaiczne. Bo o tym jeszcze się nie mówi. I to będzie kolejny gigantyczny koszt. I żeby ktoś zarobił, to jeszcze narzucą normy, żeby robiono to w zdecydowanie krótkim czasie. Na przykład ważność ich się określi na 5-6 lat. I ja tu już bardzo wiele rzeczy widziałam i widzę, jak te przepisy się konstruuje. Widzę, w jaki wpływ, jak lobbyści biegają tutaj po korytarzach i te drzwi są naprawdę szeroko otwarte. Nie są szczelni na ten taki lobbying bardzo biznesowy. I te przepisy tu się tworzą. A do tego
jak dodamy tą otoczkę ideologiczną, żeby krótko mówiąc ludzie łykali to jak karpie, przepraszam za wyrażenie, ale po to oni to tworzą, no to to już po prostu jest generalnie mówiąc nieuczciwe. To jeszcze jedna sprawa. Małymi krokami, jeśli chodzi o decyzję. Jak najbardziej z głową, panie redaktorze. Mhm. Niech każdy kraj również swoje tempo sobie określi, dlatego że to może doprowadzić, tak jak w kwestii samochodów spalinowych, prawda? Chociażby do wykluczenia naprzód w tej chwili tego komunikacyjnego, a za chwilę wykluczenia. A, bo jeszcze co jest najważniejsze, to trzeba powiedzieć w programie, że jeśli tego nie wykonamy, będą kary. Będą kary, wiesz, proszę sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji będą na przykład starsze osoby, samotne osoby, które są posiadaczami domków, które sobie całe życie budowali, odmawiając sobie niejednokrotnie wielu rzeczy i dzisiaj będą zmuszani do szybkiej modernizacji, bo tak są eurokraci. No po prostu temu trzeba powiedzieć stop. To jeszcze jedna sprawa a propos decyzji Europarlamentu. Chodzi o umowę o bezcłowym handlu z Ukrainą. Ona co prawda została zmieniona, ma być korzystniejsza dla polskich rolników. Trochę tych korekt zostało wprowadzonych, ale widziałem wczoraj w internecie, że pani mocno protestowała przeciwko przyjęciu, czy też przedłużeniu tej umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą. Dlaczego? Tak, dlatego że w tej chwili kwestia, jeszcze raz powtarzam, jestem autorką zresztą dość dużego raportu dotyczącego bezpieczeństwa żywnościowego i w mojej ocenie, ale i też bezpieczeństwa takiego ekonomicznego naszych rolników i rodzin, które utrzymują się z rolnictwa, ale i też my wszyscy korzystamy z ich ciężkich owoców, ciężkiej pracy. Więc tutaj myślę, że na ten moment trzeba jednak wobec toczącej się na pewno wojny na Ukrainie, wobec tego, że Rosjanie czy Putin dąży też do destabilizacji sytuacji w krajach, które są krajami przyfrontowymi, głównie w Polsce. Ja uważam, że na ten moment trzeba rozmawiać na pewno z Ukrainą, ale nie można doprowadzić do tego, że ten handel odbywa się na tych samych warunkach, jakie odbywał się do tej pory. To trochę został skorygowany. Widzę, że słyszę, że Bruksela będzie wymagać więcej od Kijowa, jeśli chodzi o normy, Panie redaktorze, ja już tu wiele rzeczy widziałam i naprawdę uważam, że nikogo tutaj nie będzie interesował stan polskiego rolnictwa. Naprawdę. I uważam, że jasne, jednak jednoznaczne przepisy, tak albo nie, bacząc na to, jak są interpretowane czasami tutaj dość szerokie zapisy, szczególnie w konwencji takiej nowomowy unijnej. Ja nie wierzę w to, że tu będzie dochowany ten element dobrej woli, jeśli idzie o polskie rolnictwo. Zresztą już tu dzisiaj przytoczyłam te fakty, że nie tylko polscy rolnicy się burzą, ale również przede wszystkim rolnicy z innych krajów Unii Europejskiej i tym podłożem jest nie tylko dość niefortunny w tym czasie Zielony Ład, ale również zalew zboża, ale i nie tylko, tak? Bo przecież trzeba wiedzieć, że Unia narzuciła drastyczne warunki, formy związane ze spełnianiem pewnych norm, prawda, na polskie i nie tylko rolnictwo. I rolnicy te normy naprawdę spełniają, działając bardzo często na granicy w ogóle opłacalności, powinien powiedzieć, w wielu kwestiach nie ma tej opłacalności. I dlaczego dzisiaj ci, którzy robią też potężne interesy, bo jeśli to byliby drobni rolnicy ukraińscy, też moglibyśmy się jeszcze zastanowić i zawsze jest obszar i zawsze jest przestrzeń do rozmowy i trzeba rozmawiać na pewno ze wszystkimi, ale tutaj chodzi o potężne agroholdingi, gdzie no, jak wiemy właśnie struktura właścicielska tych agroholdingów no bynajmniej nie jest większościowym udziałem, nie mają tutaj większościowego udziału, nie mają tutaj rolnicy ukraińscy. To jest potężny kapitał też również właścicieli niektórych krajów Unii Europejskiej. To jeszcze chciałem zapytać pani poseł, bo rozmawiamy o dużych wątpliwościach, nazwijmy to tak delikatnie, co do kierunku, który przyjęła dzisiaj Komisja Europejska i szerzej rządzący w Brukseli. Kilka dni temu, czy kilkanaście godzin w zasadzie temu, założenie partii polexitowej ogłosił Robert Bąkiewicz, człowiek, którego suwerenna Polska wciągnęła na listy wyborcze niedawno do Sejmu, listy Prawa i Sprawiedliwości. I zastanawiam się, czy taki postulat polexitu, czyli wyjścia z Unii Europejskiej, to jest też wasz postulat, czy nie? A to czy jeśli idzie on, ja mogę wypowiedzieć się też w swoim imieniu, tak? To znaczy,
Będąc bardzo młodą osobą, przeżyłam też czasy, kiedy byliśmy bardzo mocno izolowani, były czasy komuny, kiedy naprawdę dla nas wielką krzywdą jako młodych ludzi było to, że nie mieliśmy takich możliwości, jakie mieli nasi koledzy, koleżanki i koledzy w krajach po za żelazną kurtyną. W momencie, kiedy runął mur, kiedy przyszła wolność, kiedy wreszcie również wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, ja sama głosowałam w referendum już tym dotyczącym wejścia naszego do Unii Europejskiej za wejściem. I jestem zdania takiego, że jest to projekt, przynajmniej taki powstał projekt, wtedy kiedy tworzył go Schuman, de Gasperi, Adenauer, który przede wszystkim miał zapobiegać wojnie. I co do tego się zgadzam, że tutaj to współdziałanie, czy też kwestia dotycząca nawet teraz tej postawy, może jeszcze niezbyt szczelnej, ale jednak sankcji wobec Rosji i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, że ten projekt ewoluował, że dzisiaj to ma się nijak do chociażby korzeni chrześcijańskich, na bazie których staną. Ci o chrześcijanach niewiele się mówi, którzy są dyskryminowani na całym świecie, akty agresji są naprawdę w gigantycznej ilości. Ale co nie znaczy, że mamy z tej Unii Europejskiej na ten moment wychodzić. Oczywiście ktoś, kto zakłada dane ugrupowanie, musi sobie zdawać sprawę z tego też, czy jest, czy będą odbiorcy. Badania pokazują, że ponad 61%, i ta liczba rzeczywiście topnieje. Niedawno to było około 80%, około 61%, bodajże chyba przedwczoraj te badania się ukazały. To jest naszego społeczeństwa, to są zwolennicy Unii Europejskiej, ale już 20%. Mówi o wyjściu z Unii Europejskiej. Co to oznacza? To znaczy, że po prostu eurokraci muszą czytać te badania, dlatego że to ich działania, takie ich, idące w taką narrację, którą myśmy przeżywali przez niemal 50 lat, gdy nam swoje zdanie narzucała Rosja, prawda? Więc my to wszystko znamy, dlatego jesteśmy ostrożniejsi. No i tutaj to są badania dla tych, którzy chcieliby w ramach tej Unii Europejskiej funkcjonować. Ja jestem przeciwna wszelkim tego typu programom, jak chociażby Zielony Ład, mocną ingerencję w naszą suwerenność. Ja jestem za Europą ojczyzn i uważam, że Europa ojczyzn jako projekt na bazie wartości chrześcijańskich absolutnie jest bardzo dobrym projektem, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy na naszym kontynencie pełnoskalową wojnę i trzeba te kwestie absolutnie brać się pod uwagę. Czyli z punktu widzenia pokoju i współpracy, ale nie narzucania zdania, tak jak w tej chwili niestety, no bardzo mocno eurokraci, mówię tutaj o liberałach i socjalistach, próbują uskuteczniać swoje wizje, narzucając je innym. I to jest tego typu ugrupowania, no niestety są odpowiedzią na dość, można powiedzieć, rozgrzane głowy eurokratów. Ja się sprzeciwstawiam również temu, co robiono wobec Polski w ostatnim czasie, ingerencji w nasz proces wyborczy. To nie jest tak, że nie może być tak, żeby Ursula von der Leyen dyktowała, kto będzie w kraju premierem, a niestety tak się stało. I dlatego ja jestem temu też przeciwna. Powrót do Europy ojczyzn. Jak najbardziej tak. Beata Kempa, eurodeputowana i wiceprezes suwerennej Polski, była naszym gościem poranka 7-9. Dziękuję serdecznie pani poseł. Dobrego dnia. Dziękuję i kłaniam się również. Życzę państwu miłego dnia. 7-9. Gość poranka.